Dzień dobry, panowie, panewki, panie i cała reszta towarzystwa. Dzisiaj na tapecie mamy no tego klunkra tutaj, jak to się nazywa, Ursus C355, wersja eksportowa. I dzisiaj zajmujemy się regulacją wtryskiwaczy. Mamy wyciągnięte wszystkie cztery wtryskiwacze. No i okazało się, że jak wrzuciłem je na maszynę, to wszystkie miały bardzo liche ciśnienie. Końcówki nie lały, ale było ciśnienie w granicach 110-120 barów na każdym wtryskiwaczu. Czyli jak wiemy, to na zatorowski silnik stanowczo jest za niskie ciśnienie. No i się okazało, że po demontażu wtryskiwaczy, gdzie to jest, zobaczcie, według mnie ten znaczek tutaj jest tak jakby WZM, czyli korpusy wtryskiwaczy, tu jest następny, wszystkie cztery są jednakowe, korpusy wtryskiwaczy mamy takie same jak w Ursusie C360. Nie pamiętam, teraz nie chcę mi się iść szukać, ale chyba punkt ustawienia końcówki wtryskiwacza tutaj mamy, nie wiem czy to widać, jest punkt odniesienia na obudowie wtryskiwacza, na korpusie wtryskiwacza i tak samo na końcówce wtryskiwacza mamy punkt, który powinien się zgrywać jeden z drugim, aby kąt wtrysku był prawidłowy. Różnica jest taka, że wtryskiwacze, końcówki wtryskiwaczy od Ursusa C360 czy tam 55 czy 4011 mają 5 otworów rozpylających paliwo, a zatorowskie końcówki, tak jak tu w przypadku 7211, 5211 i pozostałych, mają 4 otwory. Także to jest taka zasadnicza różnica. Korpusy są identyczne. Co jest mianowicie jeszcze tutaj innego, to jest, znaczy innego, na pierwszy montaż, jak widać, może widać czy nie widać, nie wiem, nie mam lampki, nie mam czym przyświecić, w szklankach wtryskiwaczy nie mamy żadnych podkładek, nie ma podkładek ze względu na to, że w zatorze nie były stosowane te podkładki i tak też zrobimy, nie będziemy ich zakładać, założymy to na tak zwane kupferpaste, to jest po polsku pasta miedziana, smar miedziany, o, coś w tym stylu. Założymy to, żeby to tam nie korodowało i w przyszłości, żeby było łatwiej wyciągnąć wtryskiwacz, chociaż nie było problemów z wyciągnięciem, bez użycia żadnych tam narzędzi mechanicznych, bez żadnych montówek, łyżek, breszek, wtryskiwacze wyszły, no, wyciągnąłem je palcami, tak? Ja mam tutaj każdy jeden wtryskiwacz, tak jak widać, poznaczone punktakiem, trafiają wszystkie na swoje miejsce, żeby nie było, że tam gdzieś rurka naciągnięta, przeciągnięta, żeby nie było z tym problemu, trafiają wszystkie z powrotem w swoje miejsce. Tutaj szklanki wtryskiwaczy zostały wyczyszczone, zostało to wydmuchane sprężonym powietrzem, no i bierzemy się za montowanie. Będę to skręcał, skręcę i myślę, że pierwsze jakieś tam odpalenie po regulacji końcówek i pracy silnika nagram w drugiej części programu.